Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj, jak widzicie, piękny, zielony amator dwójka. No i co my tutaj mamy? Słuchajcie, jest na tej zasadzie, że nic nie mamy. Jeden kanał, coś tu, jakieś przebicia ma na UKF-ie. Ktoś już próbował to przestrajać, jak jest na maksa zrobiony. Może coś tu się uda nam odebrać. O, jakieś cicho. Coś jest. Drugi kanał, kompletna cisza. Tak jakby bezpieczniki były popalone. O, czyli kombinowane przystrojenie, bo nie ma całego zakresu i coś, jakieś same przebicia są. Jedynie co, to fale średnich w miarę normalnie na jednym kanale pracują. No dobra, ale to za chwilkę. Działamy, czołóweczka i jedziemy, słuchajcie. Będziemy odrestaurowywać w pięknym stanie amatorka. To już chyba szósty. Nie no, kawa musi być. O matka, to jest jedynka, nie dwójka. Amator, to żem zrobił. Bym powiedział. Słuchajcie, patrzcie. Kondensator jeden, drugi. Aż gorące, rozpuchnięte. Trzeci rozpuchnięty. UL1321. Przedwzmacniacze. Średnia. Głowica. Grzebana, a tylko z tego powodu, że już tutaj coś łapnęło, ale nie wiem czy do końca. Musimy tu ustawić otworek, o tu, o ten, gdzieś tu był ten otworek chyba, no gdzieś, czekajcie, chyba w tę stronę, o ten otworek tu, żeby się dobrać do śrubki od głowicy, trochę ją poluzować. O, wyciągnijmy, ojej, tu masa przypięta, dobra, niech sobie wisi tak jak jest. Głowica, głowico, najpierw próbujemy odpalić ten wzmacniacz UL1405. Nie posiadam takich scalaków, zobaczymy czy one są sprawne, bo jest takie no, dosyć ciepłe to jest. Może to wina tylko tych kondensatorów rozpuchniętych, ale rozwaliło go. Całkowicie. No dobra, wyciągamy te kondensatory. Będziemy je wymieniać. Sprawdzimy bezpieczniki na wyjściach i o ile są niezawatowane. Stereokoder 1601. Dobra. No to żem kurde chyba się załatwił. No o ile to jest cała 1405 UL. Będę musiał grzebać w swoich starych rupieciach. Może znajdę takiego, ale wątpię. Dobra. To by było na tyle. Ja się biorę tutaj do robotki. Ciąg dalszy w przyspieszeniu.
jest, słuchajcie, wymontowujemy, bo jest uszkodzony na nóżce numer 5, brak napięcia 12 V, grzeje się, działamy. Tutaj mamy ból, słuchajcie, z tym scalakiem, bo nie ma możliwości praktycznie dostania takiego 14.05, chyba że gdzieś z wylotów, ale to w każdej chwili będzie można powrócić. Zamierzam zrobić końcówkę na 14.80, na UL 14.80, a nie 14.05. Jest to w innej obudowie scalak, dorobimy płytkę z przejściówką po prostu. To będzie tylko się wpinać tą przejściówkę zamiast tych dwóch scalaków, bo zamierzam zrobić dwa kanały identyczne, nie? Czyli spróbuję zamknąć w taką obudowę taki scalak, tak żeby tylko włożyć i żeby to działało. No i przede wszystkim odprowadzenie ciepła, nie? Też 5 W mocy, 14,80, no i pracuje przy 24 V, nie przy 14,81, pracuje do 18 V, nie? A 14,80p dokładnie pracuje do 24 V. Ale żeby to zrobić, to muszę się najpierw dodzwonić, słuchajcie, do właściciela sprzętu. I zaraz będziemy to robić. Dzień dobry, panie Tomku. Słucha pan, będzie pan na tym na filmie. Chodzi o tego, o Jezu, amatora. Tutaj są, jest jeden scalak, jest całkowicie padnięty, drugi już praktycznie się kończy. Kondensatory to tam to powymieniam, ale teraz tak, mam kłopot z tymi scalakami. Czy mogę wstawić końcówki mocy UL 1480 na przejściówkach? Zrobię przejściówki na PCB. O amatorku, no, dwójce, czy tam jedynce, to jest jedynka. A, masz takiego, tak? No to dobra, to słuchaj, ale identyczny też, a te scalaki jak? Sprawne? Chociaż jeden. No właśnie, jak będzie to samo, to nie wiem, właśnie teraz się dzwonię, żeby się zapytać, czy robić przejściówki, żeby włożyć w przejściówkę. W każdej chwili będzie można, wiesz, przelutować, nie? Wiesz, o co chodzi. Żeby grało, czyli robić. Dobra, to działam z tym amatorkiem i pewnie dzisiaj będzie filmik wieczorem. No, na razie. Do widzenia. No i dobra, i słuchajcie, jest tak. Robimy przeróbkę na 14,80, scalaczki 5 W, ten miał 4, no 4,8 W, będzie to samo, praktycznie będzie to samo, tylko musimy dorobić przejściówki od z tych scalaków w tą podstawkę. O, tutaj była kamerka, w tą podstawkę te scalaki, także działamy. No i tak, znalazłem taką przeróbkę na UL 1481 albo 1480, to praktycznie mało się różni. Co zamiast 14.05 wstawiamy 14.81, dorzucamy kondensator i rezystor do tego scalaczka obu w tym miejscu. I co? Musimy dorobić płytkę tak, żeby nam się zmieściła, weszła na radiator. Tak, a może być i uniwersalna, może być obojętnie jaka. Także ja tutaj sobie wezmę tylko płyteczkę
Teraz tak, czy my mamy dwójkę i zaraz zobaczymy moment. Nóżka numer 2 niepotrzebna, nóżka numer 3 niepotrzebna, czyli mamy płyteczkę, robimy płyteczkę. Teraz tak, między jedynką a czwórką rezystor, jedynką a czwórką rezystor. Musimy sobie zrobić tak, zrobić dwa obok siebie. Ale zobaczymy, jaka to będzie odległość. Wejdzie. Dobra, dwa obok siebie. O, i teraz tak. Wstawiamy tak rezystorek. Stąd. Rezystorek między jedynką a czwórką. Tu będzie podłączenie. Dobra, postawmy sobie to tu. Drugiego weźmy, postawmy sobie tu. Ok. I teraz tak. Piny. O, co tutaj? Postawmy sobie piny obok płyteczki jednego scalaka 3. 6 kopy. Kopy. Ok. Zostawiliśmy sobie piny. Teraz tak, dwa kondensatorki po 100 to będą te małe kopy i te kondensatorki idą od strony druku, bo postawimy je. Czyli inaczej, zróbmy sobie to od strony druku. Dwa kondensatorki. To reszta to idzie wek. Nie będzie nam do niczego potrzebne. No. Okej. Ja sobie tutaj teraz narysuję mniej więcej płytkę. Mniej więcej na razie. Później za chwilę będę wymiarował i będzie wszystko w przyspieszeniu.
Dobra, słuchajcie, wykonuję płyteczkę i spotykamy się po krótkiej przerwie, że tak powiem, czyli w następnym odcinku. Tak. Cholera. Muszę się zmienić. Nie no, kawa musi być.